Witaj surferko, witaj surferze. Zapraszam Was do obejrzenia moich filmików z mojego pobytu w Hurgadzie, dokładnie w hotelu Amway Blue Beach Resort, hotel pięciogwiazdkowy. Zapraszam, pa! Na korytarzu hotelu Amway Resort Beach. Dzisiaj o godzinie 19 rozpocznie się kolacja w namiocie beduińskim. Zobaczymy, co hotel nam zaoferuje, co będzie można zjeść, co można będzie wypić. Kolacja odbędzie się w głównym ogrodzie hotelu, mianowicie przed dużymi basenami. Kolacja wymaga wcześniejszej rezerwacji stolika w recepcji. Chciałabym Wam też powiedzieć a propos wczorajszej mojej podróży do Hurgady. Z hotelu można wypożyczyć samochód lub pojechać taksówką lub pojechać razem z grupą busem. Najlepsza opcja moim zdaniem jest wybranie się do Hurgady busem. W jedną stronę dla jednej osoby kosztuje około 17-15 dolarów. Wiadomo, trzeba się tarkować. Do Hurgady z naszego hotelu jedzie się mniej więcej 30-40 minut. Zależy jakie są korki na drodze. Ważna informacja. Busik, którego tak naprawdę możemy zarezerwować w recepcji, jeździ tylko dwa razy dziennie. Jeden busik jeździ o 15:30, wyjeżdża stąd z hotelu Amway. O godzinie 19:00 jest już z powrotem w hotelu. Kolejny busik wyjeżdża o godzinie 20:30 i o godzinie 23:30 jest powrót do hotelu. Ważna informacja, jedziecie z grupą, busik jest mniej więcej na 10 osób, dlatego też zawsze możecie się dogadać, o której busik w drugą stronę ma wrócić. Ja wczoraj o godzinie 12:00 dopiero się umówiłam z kierowcą, żeby był w centrum, zamiast o 23:30, dlatego też miałam pół godziny dodatkowe na shopping. To tyle z ważnych informacji a propos transportu. Też ważna informacja, jeśli jesteście w hotelu Amway, mamy pomost. I idąc w prawo od hotelu jest miejscowość Safaga. Znajduje się ona 6-7 km. Możemy dojść plażą lub wypożyczyć właśnie owego busika. I busik wtedy kosztuje mniej więcej 10 dolarów w jedną stronę. Jeśli wracamy o danej godzinie, ta cena się nie zmienia. Jeśli nie, to dodatkowo płatne. Oczywiście możemy nie wracać razem z grupą, możemy po prostu wrócić taksówką. W Safadze jeszcze nie byłam. Podobno znajduje się tam Stare Miasto i główna ulica shoppingowa. To tyle. Na razie idę się dalej szykować. Całą kolację beduńską zrelacjonuję Wam na żywo. Także do zobaczenia później. Pa! Witajcie! Właśnie siedzę w namiocie beduńskim. Dotarłam, mam super mega czapkę na wydusie i mam zupkę. Zobaczymy, co dają. O, zupka. Potem Wam powiem, jak smakuje. Czy w ogóle jest zjadliwa. Kolejne danie jest to chlebek pita z trzema sosami. Do tego kabina.